Czy robot koszący może dokaszać obrzeża? O tym opowiem Ci w tym filmie. Zapraszam. Mam przed sobą najnowszy model robota koszącego Husqvarna Automower 310e Nera z roku 2024. W ramach tej nazwy ukryte są dwa bardzo istotne parametry. Po pierwsze, Nera. Mówi nam o tym, że jest to seria robotów koszących Husqvarna Automower, które mogą pracować zarówno w trybie przewodowym, bezprzewodowym oraz hybrydowym. Oraz drugie oznaczenie, E, mówi o zastosowanej technologii do kaszania obrzeży Edge Cut. Jak to wygląda w praktyce? Rzućmy okiem na to, co kryje się z drugiej strony naszego robota koszącego. Pod spodem mamy dwa dyski tnące. Główny dysk tnący, który tak naprawdę cały czas pracuje na ogrodzie, ścinając ten dobowy przyrost trawnika. Oraz drugi dysk tnący, zastosowany na krawędzi maszyny, który służy do tego, aby dokaszać obrzeża trawnika z dokładnością do około 1 cm. Jakie to ma zastosowanie w praktyce? Przede wszystkim największa korzyść jest taka, że tworząc granice obszaru pracy robota wzdłuż tarasów, czy na przykład przy ścianie fontanny, przy ścianie budynku, możemy tak precyzyjnie ustawić granice pracy robota, że krawędź trawnika będzie dokoszona tak precyzyjnie, że nie będzie wymagała użycia podkaszarki czy wykaszarki.